Dużo ludzi jest? Ja się stresuję. Ja też, mam czapkę, baba, zakładaj to. Co ty robisz? To są dzieci. Dawaj. To są widzowie, dawaj. Wiecie, siemanko widzowie, z tej strony Rywalika. Dzisiaj zagramy w Głuchy Telefon z Helem. Także tak jak słyszeliście, będziemy grać w Głuchy Telefon z Helem. Osoba po skrajnie tej stronie będzie wymyślać hasło i podawać je dalej. A kto pierwszy zgubi nasze hasło, będzie miał minus jeden punkt. A na przegranego całego odcinka czeka naprawdę surowa kara. Więc oglądajcie do samego końca. A każdy, kto zgubi hasło, będzie musiał wylosować swoją karę z tego kubeczka. Kary są śmieszne i kary są również mniej śmieszne. Jeżeli podobają wam się tego typu odcinki, to wpadajcie na nasze Instagramy, zostawcie łapeczkę w górę, suba z dzwonkiem, no i napiszcie komentarz, jaki film z ekipą możemy nagrać kolejny. Ha! Ej, to nie było zabawne. To mnie śmieszy. Kogo śmieszy, łapka w górę. Dobra, oni zatykają uszy, a moje hasło to... Ktoś puścił bąka. Ja nie słyszałem, ale był szeptem to hasło. Ja też nie słyszałam. Puścił bąka. Ja szeptem, bo mi się nie da. No nie, da się szeptać? Da się. Nie no, humor jest śmieszny, nie na odcinku. Ktoś puścił bąka. Takie było hasło? Nie. A jakie było? Ktoś wypuścił bąka. Naprawdę? Nie, żartowałem. Ale, dobra. Ale to kto puścił tego bąka? Dobra, to było hasło rozgrzewkowe, lecimy z drugą rundą, co? Tak jest, zamieniamy się. Dobra, runda druga, także teraz moje hasło i zaczynamy. I co dalej? Szedł Sasza suchą szosą. Nie, źle. Co? Jak to źle? Biegł. Szedł Sasza szosą suchą. Odwróciłem. Nie, nie, nie. Odwróciłem. Nie, ty mi źle podałaś. Ty mi podałaś. Szedł Sasza szosą suchą. Nieprawda! Bo słyszałem, że powiedziałeś inaczej. Nie. Tak. Dobra, dobra, mogę losować w takim razie. Dobra, to zagrajcie w kamień papier nożyce. Tylko prawda, nie dawaj nożyc. Po trzy, przegrałeś. Moja kara to... Uwaga! Okulary nerda. czyli do końca gry zakładasz okularki nerda. Czyli to jest to jedna z kar bardziej lajtowy. I masz minus jeden punkt. Tak. Dobrze. Ty jeszcze. Dobra. Minus jeden? Rewolwerowany rewolwerowiec wyrewerwerow... Rewolwerowanego... Nie umiem! Minus jeden! Krystian, jak powiedziałeś? Powiedziałem dobrze, bo ja to znałem. Ale jak powiedziałeś? No to trzeba było słuchać. O, nie umiem, że powiedzieli, nie! On powiedział wyrewolwerowany, coś tam... Ty też się pomyliłeś, co mówię wszystko. Minus jeden u Klaudii jak drut. Proszę bardzo, króliczek. Czemu wylosujecie takie przyjemne kary na początek? Cały set trzeba tutaj założyć. W szczególności po tym karu. Przytrzymasz rękę. Drugie hasło. Ale zajebiście. Chyba dobrze, ale nie. Dobra. Jeden punkt, dobra, losuję karę. Na wyścigach wyścigowych, wyścigowa wyścigówka wyścignęła wyścigową wyścigówkę. Dobrze! No. Na końcu powinno być jeszcze numer 6, ale nie do. Numer 6, ale zabrakło Helu. O nie! Lizak. Karma mnie spotkała. Dobra, to który to lizaczek? Ten? Bardzo. Do końca rundy musisz go jeść, znaczy do końca gry. No, do końca. Lizaki zostały stworzone po to, żeby nie... Dawaj! No, nie! Dawaj, no co? To jest lizak z soli! No, to jest słony lizak. Łomu! Teraz Krystian! Łomu! Teraz ja. Tragiczny lizak. To jest najdłuższe nazwisko w Polsce. To teraz zamknij uszy. Spina... To policzka. Dobrze? Dobra, to jest minus jeden punkt! Daj, ale niech daje dalej, no. Okej, dawaj! To nie boli.
policzka. To nieźle. Jaki niedobry jest ten lizak. No, dokończ. Dawaj, mordo. Konstantynopolitańczyk owianeczka. Tak, powiedziałaś dobrze, ale Klaudia, no, podała źle. Klaudia do mnie kłamstwo. No. Konstantynopoliczka. No, ale to jest głupie, co to ma być w ogóle? Minus 2 punkty. Kto się tak nazywa? Ja sobie Klaudia karę. Nie, fasolki wszystkich smaków. O kurde, także ja wam może wyjaśnię, co to są fasolki wszystkich smaków. Klaudia, możesz wybrać cukierek albo... Cikus! Cikus, tak naprawdę, bo tu jest tak. Albo jagoda, albo stuletnia pasta do zębów. Albo truskawka, albo świeża krew. Świeża krew, spoko. I albo siadłem leko, albo tutti frutti. Niebieska to stuletnia pasta językowa może być. To nie pachnie dobrze. Dawaj. Blueberry czy pasta? Pasta chyba stuletnia. Stuletnia pasta do zębów. Do butów. Znaczy pasta do zębów. Nie taka najgorsza. O, nie, potem nie smakuje dobrze. Kolejna runda. Dobra, kolejna runda i moje hasło to... Klaudia, miałaś jej co innego powiedzieć, żeby wyszło, że źle wymyślała. Nie wierzę, Klaudia. Skręcamy dziedzinkę, że przegrała rundę, ale nie przegrała. Klaudia popsuła pranka. Nie, bo jakbym powiedziała coś innego, to bym miała ujemny punkt. Dobra. Przegrałeś! Nie! To co powiedziałem? Ja... To on źle powiedział! Nie, ty żeś mi źle podał, nie. Ja powiedziałem źle. Ja powiem co powiedziałem, dobra. Poczekaj. Siedzi Jerzy na wieży i nie wierzy, że sam Jerzy... Ja powiedziałem tak. Siedzi Jerzy na wieży i nie wierzy, że na Jerzy dużo jeży, że na wieży dużo jeży, jeży się. Idzie Jerzy koło wieży i nie wierzy, że na wieży dużo jeży, jeży się. Siedzi na wieży. A szedł koło wieży. No a on szedł. Proszę, Bob nie... Marley, nie! Don't worry. Bob Mariel. Jak gra Stamanin. Dobrze. Czekaj, musisz sobie brwi pokazać. Czekaj, no oczek ci uciekł. Siedzi Jerzy se na wieży i se nie wierzy, że się na jeży. Nie, no jest tragicznie. Zostawcie suba po prostu. Nic tego nie zrozumiałem. Jak będzie tutaj 4 koma, pancyś dobija kwadrat łapki. To nagramy to jeszcze raz. A nagramy to jeszcze raz. A chyba ja przegrałam, co mam za karę? Dobra, słuchajcie. Przegrana osoba musi zamówić w Maku na Hello w atrybutach, które wygrała z odcinka. Więc Klaudia, idziesz tak do Maka, bierzesz Hel i zamawiasz po prostu jakikolwiek zestaw. Happy Meal, Happy Meala! Happy Meala, no. Może być Happy Meal. Hej, ale Justyna nic nie ma, Justyna losu. Nie, bo ja wygrałam. Będziesz miała Biedronkę, zobacz. Masz Biedronkę, załóż Biedronkę i idziemy do McDonalda. Co oni ci robią? Jak byłam mała, to wyrywałam Biedronką skrzydełka. To kara od nich za to. Może chcesz się zamienić, ja pójdę w Biedronce, nie. A ty w czapce, bo mam Marleja. Dobra, także lecimy do Maka. Gotowi? Krystian zakłada już okularki swoje. Cyberfarel. Jest klasa. Jest Justyna Biedronka. To nie działa. To nie działa? Odkręcić zawór musisz chyba. A jak wybuchnę? To my razem z tobą. Okej, jest balonik napełniany. Co chcesz zamówić w ogóle? Happy Meala. Aha. Happy Meala będzie zamawiane. Zestaw maty. No i oczywiście Bob Marley we własnej osobie, ale wyglądał jak debil. How much is your outfit? How much is your outfit? How much is your outfit, Justyna? 10 euro. 10 euro? Jak się czujesz, Klaudia? Weź. O, dużo ja ludzi jest? Ja się stresuję. Ja też, mam czapkę, baba, zakładaj to. Co ty robisz? To są dzieci. Dawaj, to są widzowie, dawaj. Nie śmiejcie się ze mnie. Nic nie widzę i tak. Ale mnie brzuch boli. Napiszcie w komentarzu, czy dobrze wyglądam, widzowie. Jest gitu, bo moim zdaniem. Z bratem zarabiam papier. Dzień dobry.
można zamówić u pana? To ja bym... Chwileczkę. To ja bym poprosiła Happy Meala i jakąś ładną zabawkę. Czuję się zażenowana. Ja też. O Jezu, mam mało helów. No jak tam Klaudyna? Pierwszy raz mam Happy Meala, warto było tak wygłupić. Sprawdźmy, co tutaj mam. Mam Kubusia, mam Pikachu. Co to jest? Nie wiem, właśnie. Mogę otwieram swoją pierwszą zabawkę. Nie, mam jakieś tarty. I naklejki z Pokemonami. Super. Znam tylko Pikachu. Warto było. No i jak widzicie, z Klaudią wszystko poszło zgodnie z planem. Nie wiem. Pan się nawet zaśmiał i było naprawdę spoko. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to strzelajcie łapeczkę w górę, suba z dzwonkiem. No i pamiętajcie o komentarzu na samym dole. A teraz przygotowujemy odcinek Klaudii, więc wpadajcie też do niej. I trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie.